Dzień dobry, panie premierze. Na początek gratulacje. Bardzo ładna PR-owa ustawka. Pan mówi przez godzinę, my mówimy przez minutę. Miejsca na poważną dyskusję nie ma. Udało się panu znowu przed poważną dyskusją uciec. Gratuluję. Ale tak czy inaczej chciałbym panu zadać proste pytanie, bo mówił pan o tym, jak pan sobie świetnie radzi walcząc z kryzysem. Tylko nie wspomniał pan o tym, czyim kosztem. Więc chciałbym, żeby pan powiedział Polkom i Polakom, ilu milionom pracowników już obniżono pensję i ilu pracownikom jeszcze planujecie państwo pensję obniżyć? I ilu spośród nich w przyszłym roku wpadnie w ubóstwo? Bo to właśnie robicie. Robicie wielki biznes kosztem pracowników. Dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy robił pan to ręka w rękę z Donaldem Tuskiem jako jego doradca. Czekam na odpowiedzi na te pytania, bo bała się na nie odpowiedzieć pani Maląg, bała się na nie odpowiedzieć pani Emilewicz i mnie, i związkom zawodowym, więc może pan zdobędzie się w końcu na odwagę cywilną i na te pytania odpowie. Ilu pracownikom już obcięliście pensję? Dziękuję bardzo.